Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, dodatek Hot Wheels, ranga Legend, klasa X. Tak naprawdę pozostały już tylko 3 wyzwania, 3 misje. Zaczniemy sobie od dmuchanych czołgów, później tabliczki premiowe i na koniec ustanowienie czasów czystego przejazdu w trybie rywali. Welcome back, Loco. No dobra, to przejdźmy sobie do mapki. Zaznaczymy sobie tylko dmuchane czołgi. I zaczniemy sobie z tej strony. Musimy zeskoczyć niżej. I jeszcze niżej. Cofniemy, żeby nam się auto lepiej ustawiło. Okej. Teraz dalej mamy tutaj. Żeby tutaj się dostać, musimy tędy. Okej. Trochę w lewą stronę. Trochę bardziej. Okej. Pojedziemy sobie tędy. I mamy tutaj wyskocznię, okej. Okej. Jeszcze tutaj. Żeby tu się dostać, trzeba tędy. To jest chyba najbardziej ukryty czołg. Nie. Jeszcze kawałek. Okej.
Okej. Jesteśmy na dobrej drodze. To teraz zostało nam ustanowić czas na wszystkich poziomach i rozbić wszystkie tabliczki. Więc może teraz tabliczki. Okej, tu coś mamy. Tylko musimy też znaleźć sobie gdzieś zjazd. Czyli aż tutaj mamy zjazd. Tutaj też jest jakaś tabliczka. Dobra, zeskoczmy. Nie, bardziej musimy. Ja chcę tam na sam dół, albo słabiej. O, coś takiego. Dobra. Jest. Okej, teraz może przeniosę się tutaj. Tędy muszę się przebić. Okej, tutaj jest woda. Zaraz, czy ja nie powinienem być tam wysoko? Czy ja przejadę tędy? Tutaj mam już górę. Okej, jest jakaś droga. Momencik. Tego się nie spodziewałem. Ciekawe, czy to tam nie będzie niżej właśnie. Nie, to jest tutaj. Okej, teraz drugą mamy tutaj obok.
wodzie? Tak. Okej, następna. Następna będzie tutaj. I żeby tu się dostać, na pewno tu trzeba. Okej, czyli kawałek musimy podjechać. Albo możemy nawet się przenieść tutaj, widzę też. Będzie nam bliżej. I teraz kawałek dosłownie między tymi górami. Okej. Teraz tutaj. Spróbujmy tędy. Czyli musimy być po drugiej stronie. Już widzę drogę. No właśnie. Teraz tylko gdzie to zostało ukryte? Czyli że wyżej. Tutaj. Wygląda na to, że jeszcze wyżej. Tutaj trochę ślisko. Okej, widzę. Dobra, jeszcze 5.
tutaj wszystkie ok. No to szukamy. Tu akurat prosta sprawa. Dobra, teraz tutaj. Jest. Przydałoby się nam zjechać niżej. Okej. Aha, czyli po drugiej stronie, tak? Albo gdzieś nisko. Nisko. I ostatnia tabliczka. Która jest wysoko, tak? Teraz jak się dostać tam wysoko? Tędy może. Tutaj jest droga. To gdzieś będzie tutaj chyba. Tak. Czyli dobra, pozostał już tylko tryb rywali. Ja wybiorę sobie klasę A. I wezmę furę z Hot Wheels. Bone Shakera. Ponieważ ta fura nie wpada w te poślizgi i jest bardziej odporna na te przeciążenia na pętlach. Dlatego jak najbardziej tę furę polecam. Rywal taką samą ma furę, jak widać.
nie ma co ryzykować, lepiej zahamować. Żeby się wyrobić na zakręcie, nie uderzając w żadną bandę. I zaczynamy zabawę tutaj, pętla. No i tą furą świetnie można tutaj się utrzymać. Wolę na spokojnie nawet przyhamować, aby ukończyć. Wyróżnienie. Ok, zobaczmy, czy nam to zalicza. Można sobie tutaj sprawdzić. Tak, mamy tutaj zaliczony pierwszy tor. Czyli fajne jest to, że możemy sobie wybierać, jaką chcemy klasę, tak naprawdę. Tak sobie pomyślałem, że teraz zmienimy sobie klasę na może S2. Tor jest dosyć trudny, ma kilka zdradliwych zakrętów. Próbowałem już tutaj sobie wcześniej Bone Shakerem klasą A, ale jednak zdecydowałem się na wyższą klasę. Tutaj na samym początku można trochę zyskać, aczkolwiek trzeba również uważać, żeby nie przesadzić. Tak jak już wspominałem, jest kilka zdradliwych zakrętów. Trudnych wręcz. Przez odpowiednie cięcie zakrętów możemy dużo zyskać. Ale musimy idealnie wyczuć furę. Ależ mało brakowało. Trzeba cały czas uważać i to bardzo. Tak jak mówiłem, trudny tor. Zdradliwe zakręty. I teraz najtrudniejszy. Ok. Cały czas uważając. Tnąc ile się da zakręty. Ale uważając.
był zdradliwy moment. Są trudne zakręty, naprawdę. Ale meta. Okej, lecimy sobie z następnym. I znowu wybiorę Rimaka. Fajny i dosyć trudny tor. Jest tutaj kilka hardkorowych zakrętów. Najlepiej czas bić z drugiego okrążenia, mając już tą prędkość. Aczkolwiek z pierwszego jest też to możliwe. Oczywiście trudniej, bo przeciwnik startuje z przewagą. Za dużo zahamowałem tam. Tutaj jest trudny zakręt. Ale chwieje jego. O nie, jakim cudem szybszy. Udało się. Jest to fajny i szybki tor. I jest tu fajna miejscówka z tym takim szerokim torem, na której można dużo zyskać. Thank you.
O właśnie tutaj. No i meta. Fajny, szybki tor. Skoro Rimac robi tak dobrą robotę, to nawet nie ma co szukać dalej i go zmieniać, tylko lecimy dalej Rimaciem. To fajny i dosyć hardkorowy tor, ponieważ mamy tutaj kilka zdradliwych zakrętów, więc poznanie toru wcześniej to podstawa do ukończenia z dobrym czasem.
jeden z fajniejszych torów, ale końcówka jest hardkorowa na tych właśnie magnetycznych elementach. Niezły tor, jest kilka zakrętów trudniejszych, ale ogólnie nie jest taki zły. We'll be right back.
mieć więcej czasu na reakcję. Rimac jest świetną furą, ale trochę za szybką, jak na ten wyścig. Bardzo lubię właśnie tą furę Mini. Dobrze się nią steruje, dobrze się pokonuje zakręty. Jest dużo większa kontrola i nie trzeba hamować na większości zakrętów, tak jak właśnie Rimaciem. Trochę dłużej to zajmie, ale mimo wszystko jest dużo łatwiej. Oczywiście jak najbardziej Rimaciem też można. To jaką furę każdy wybierze, jest to indywidualna sprawa. Wybieramy, to jest najgorszy zakręt i udało się, a tutaj Rimaciem nie byłem w stanie tego zakrętu ani razu zrobić dobrze i cały czas wpadałem na bandę tam. Mini sobie radzi świetnie. Tutaj było bardzo trudno też Rimaciem przy tych ogromnych prędkościach, w tym momencie, gdzie wygina się cały czas tor. I w zasadzie to już koniec. Jeszcze jest i Goliat. Fajny tor, dosyć prosty. Trzeba oczywiście pamiętać, że nie można dotknąć żadnej bandy. A poza tym to naprawdę przyjemny tor. Tutaj Rimac kolejny raz się sprawdza świetnie.
Musimy tylko cały czas pamiętać o jego ogromnej mocy. Grawka. Uważać na pętlach. No to teraz Goliat. Okej, tutaj się zastanawiałem, jaką furę wybrać, jaką klasę. Nie wezmę tym razem Rimaka, bo jest za szybki. Ale wezmę z klasy S1. Przygotowałem sobie Lamborghini Veneno. No i mamy legendarnego Goliata. Fura jest bardzo dobra do tego wyścigu. Jak najbardziej mogę polecić tą furę. Trzeba oczywiście jak zawsze uważać. Mimo że przeciwnik na początku nas wyprzedza, to on będzie dużo hamował, a my nie musimy wszędzie. Tutaj nie musimy hamować w ogóle. I w ten sposób zyskujemy przewagę. Aczkolwiek trzeba również uważać. Wybrać dobry tuning, stawiając na sterowność przede wszystkim. Tutaj zdradliwy zakręt z górki, więc trzeba uważać. W odpowiednim momencie zahamować. Cały czas musimy uważać. To co jest dobre, że ta fura jest idealna właśnie tutaj, na tych pętlach. Jest jak przyklejona dosłownie. Musimy tylko uważać na zakrętach i hamować. Nie wchodzić z ogromną prędkością, nie śpieszyć się. Zakręty, czy można tu się wbić normalnie? Nie, nie trzeba hamować nawet tutaj. Zastanawiałem się. Tutaj za to będzie ostry zakręt.
Okej. Okay. Lecimy dalej. Dobrze, że to furo ma świetne hamulce, bo szybko można wyhamować. Plus świetna sterowność, naprawdę świetna. Niepotrzebnie nawet hamowałem. No to taki wyścig wytrzymałościówka. Ostro. Ja dużo hamuję, bo wolę bezpiecznie pokonać te zakręty niż uderzyć w bandę. Jednak to, że musimy pokonać taki długi dystans, robi też swoje. Mało brakowało. Ale to było stresujące. Dalej jeszcze. Jeszcze nie koniec. Te magnetyczne elementy. No i meta. W ogóle świetne jest te Lambo. Veneno robi robotę. Chyba będę teraz grał tym Lambo. Więc tu mamy już zaliczone wszystkie trasy. Pozostało niebezpieczeństwo, 8 tras. Tutaj jak sobie sprawdziłem, jednak lepiej się nadaje Bone Shaker z klasy A800. Bo Lamborghini ok, jest dobre, ale w tym gatunku rywali niebezpieczeństwo, jednak lepiej sobie radzi Bone Shaker. Z tuningiem do A800. Rywal również Bone Shakerem widzę.
to co lubię w Bone Shakerze, że można używać dużo ręcznego. Nie martwiąc się, że wpadniemy w ostry poślizg. Świetna fura. Dosyć toporna w prowadzeniu, ale jaka przyjemna. To co jeszcze zauważyłem, że nawet nie trzeba pobić czasu rywala tak naprawdę. Ważne jest to, żeby zapisać czas czystego okrążenia tylko. Ale ja oczywiście już do końca postaram się również pobić te czasy. Nie wiedziałem tego tak naprawdę, że trzeba tylko dokonać zapisu czystego okrążenia. Sobie dalej kontynuować Bone Shakerem. Turbo. Oj, było blisko. I w zasadzie to już koniec.
dalej. Dalej bąszykerem. Co za odcinek, ogólnie odcinek nie jest trudny, ale jest jeden naprawdę bardzo trudny skok, po którym jak wylądujemy ciężko jest nie przywalić bandę. Dokładnie wspomnę przed tym, już kilkukrotnie próbowałem i za każdym razem nie udaje mi się nie przywalić, trzeba mieć dużo szczęścia. Ogólnie tor nie jest najtrudniejszy, ale te skoki są dosyć trudne. A w szczególności jeden. Trzeba tam idealnie wymierzyć i później po lądowaniu postarać się nie przywalić w nic. Co jest naprawdę trudne. No i tutaj będzie ten skok już. Udało się. Mam nadzieję, że się uda jeszcze tylko dojechać teraz. Cały czas niebezpieczna jest trasa. Prawie bym źle pojechał. Tak jak mówiłem, ten jeden wyskok bardzo trudny. Idealnie trzeba na środku trafić i później po lądowaniu postarać się, żeby auto nie wpadło w delikatny poślizg i nie uderzyło bandę. Okej, kolejny wyścig. I tym razem weźmiemy sobie może Veneno.
Trochę ten lot był niebezpieczny, ale okej. Uwaga, lód. Veneno po śniegu, szaleństwo trochę, bym powiedział, ale się sprawdza. Bardzo dobrze się sprawdza. Okej. Już niedaleko. Trochę lodu. Powoli zbliżamy się do końca. Ostatnie zakręty. Fajnie ośnieżone banany wygląda. To znowu może sobie wezmę Bone Shakera tym razem. Dosyć dużo trzeba hamować, ale fajnie się steruje tą furą mimo wszystko. Jest przyjemność z jazdy. Dobra, ostry zakręt. Na ręcznym. Wrócimy dalej. Ok.
fajnie Bone Shaker się zachowuje, kurwa, ręcznego. Wręcz idealnie. I kolejny raz Beneno. Ktoś nieźle leci też. Ostro. No tutaj to jest niezła faza na tym lodzie. Przy takich prędkościach. Dobrze, że Beneno ma świetne hamulce, bo inną furą bym mógł nie zdążyć wyhamować. No i meta.
Okej, to znowu Bone Shakera w takim bądź razie. Na zmianę. Okej, to lecimy. Widzę już te spowalniacze. Całe szczęście Bone Shaker bardzo dobrze na nich się zachowuje. Minimalnie podskakuje. Za chwilę grabka. Okej. Fajne zakręty w ogóle. Tutaj dosyć niebezpieczny zakręt, więc muszę trochę zahamować wcześniej. Żeby się dobrze wbić w ten zakręt. Okej, połowa odcinka za nami. Myślę, że to jest bardzo dobra fura do tego wyścigu. Ale mało brakowało, kurde. I bym musiał powtarzać. I znowu. Kurde, trzeba bardziej uważać. No i meta. No i pozostał ostatni wyścig. Zakończmy Veneno. Okej, dobry przeciwnik się trafił nam, bo będzie często hamował. A my aż tak często nie musimy. Co za poślizg, nie no kurde, świetna fura.
idealna do tego wyścigu wręcz. Świetnie się skręca, bardzo dobrze przyklejona. Pętle pokonuje się błyskawicznie i bez najmniejszego problemu. Powiem, że jest drogliwy zakręt. No już niedaleko do mety. No i meta. Dwa ostatnie osiągnięcia powinny wskoczyć. I ostatnia nagroda zdobyta. I ja również sobie w tym momencie zakończę tą miniserię. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!